Ten odcinek powstał dzięki moim patronom. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Siemano gitarowe dziki, dzisiaj lekcja dotycząca Davida Gilmoura. Pokażę wam, jak ustawić brzmienie, które najbardziej mi się z nim kojarzy. Jest dla mnie najbardziej inspirujące. Wykorzystuję je często w jakichś sesjach nagraniowych, więc rozbijemy sobie to na czynniki pierwsze. Bierzcie gitary w dłoń, zaczynamy odcinek! W lekcji wykorzystuję moją gitarę PRS-a 305, Victory V40, ustawiony tak samo jak przy Knopflerze, a więc lekko przełamujący się. Dodatkowo clean booster w postaci klona Centaura i uwaga, najważniejsza część łańcucha, czyli zwykły kompresor gitarowy. To jest akurat chińskie główienko, które dostałem od Gearbesta. Wystarczy, jak macie jakiś lepszy kompresor, to może jeszcze lepiej się w tym sprawdzi. Nie chodzi o to, czego używacie, bo kompresor to bardzo proste urządzenie, ale jak tym kręcicie. Żeby złapać feeling Gilmoura, używamy dokładnie tych samych ustawień co do Knopflera, ale przełączamy się na przetwornik przy gryfie, a więc single tutaj, i ustawiamy kompresor na bardzo agresywne miażdżenie, czyli to jest bez kompresora, a to jest z kompresorem. Czyli słychać. Znaczną różnicę, brzmienie się robi takie bardziej zbite, tłuste i teraz dzięki temu oczywiście też podnosimy poziom szumów, więc jeżeli jesteście wrażliwi na szumy, to przepraszam. Robi się takie kremowe, pełne brzmienie, które mi się bardzo kojarzy z Gilmourem. To jest jakby moja impresja dotycząca jego grania. Ja na kompresorze mam możliwość skręcenia tonu, czyli jakby zmulenia troszkę brzmienia, bo chodzi o to, żeby tak wygładzić to brzmienie singli, ale jeżeli nie macie takiej opcji, no to teraz ustawię sobie ton na 12, sekunda. Ustawianie nogą nie jest takie proste i tutaj sobie skręcę, czyli na gitarze. Chodzi o to, żeby mieć taką gładką górę przy tym przełamanym klinie, więc żeby nie szczekało w ten sposób, tylko żeby było... Kompresor daje też nam dodatkowy sustain, więc jeżeli gitara nam szybko gaśnie, to akurat nie ma tego problemu. To ten kompresor nam jeszcze wydłuża brzmienie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak było, łapa w górę. Jeżeli nie, łapa w dół. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. To właśnie dzięki wam mogę prowadzić kanał na pełny etat i regularnie publikować filmy. Dziękuję wam jeszcze raz gorąco. Trzymajcie się ciepło. Gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!